Chcielibyśmy, żeby to zrobili, tak, żeby zagłosowali na tą ławeczkę, żeby Mielec pamiętał o Jacku właśnie w ten sposób. Tak jak Jacek pamiętał o Mielcu. Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu, w którym, no w tej okolicy, mam nadzieję, tak jak my wszyscy mamy nadzieję, że powstanie coś, co będzie pomagać pamiętać o facecie z Mielca, genialnym artyście, fantastycznym człowieku i znakomitym kumplu, o Jacku Polaku. Chcemy, aby dzięki mieleckiemu budżetowi obywatelskiemu stanęła tutaj ławeczka. Ławeczka grającego Jacka, ławeczka, na której będzie można przysiąść i może kiedyś zorganizujemy, tu koledzy zagrają mini koncercik taki ławeczkowy. Miejsce, które będzie przypominać Jacka Polaka. No tutaj właśnie bardzo często Grześ wspominał, brat Jacka, Grzegorz Polak, wspominał, że często przesiadywali sobie w tym parku, schodzili się różni ludzie, rozmawiali sobie na tematy muzyki, nie tylko. Dlatego myślimy, że to no, byłoby bardzo fajne, że właśnie ten człowiek, który tak jak Krzysztof wspomniał, został tutaj, był zawsze tutaj, tworzył tutaj i zawsze podkreślał, że jest z Mielca, no, że zostałby tutaj jakoś uhonorowany tą ławką w tym właśnie miejscu, gdzie bywał. Gdzie każdy mielczanin, który chciałby sobie koło niego usiąść, będzie mógł to zrobić. To koledzy już powiedzieli. Ja myślę, że oprócz tych duchowej spuścizny po Jacku, czyli w formie tej muzyki, która miejmy nadzieję będzie dalej żyła, będzie też taka wizualna pamiątka, która pomoże tam zachować nam pamięć o Jacku. Autorem projektu jest pani Agnieszka Świeżowicz, to jest krakowska rzeźbiarka, artystka, która ma na koncie wiele podobnych produkcji. Dodam, między innymi jest współautorką Tadeusza Nalepy, tego, który chodzi po Rzeszowie. Jest współautorką także mieleckiego gryfa z rynku i wielu innych podobnych instalacji. Konstrukcja, oczywiście w przypadku wygranej w mieleckim budżecie obywatelskim, konstrukcja ta technologiczna tej ławeczki to będzie odlew z brązu, dosyć mocna konstrukcja, zwarta, a więc myślę, że taka, która może się oprzeć pewnym destrukcjom osób, którym się powiedzmy nie będzie ta konstrukcja podobała. Wiemy już, że od 20 do 30 września mielczanie, podkreślam, mieszkańcy miasta Mielca będą głosować w mieleckim budżecie obywatelskim i wybierać projekty i pomysły nadesłane przez mieszkańców miasta Mielca. Jednym z nich jest właśnie ławeczka Jacka. To jest projekt numer 6, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców, by oddali głos na ten projekt. To będzie mogłaby być pierwsza instalacja tego typu w tym miejscu. W ślad za nią mogłyby się pojawić kolejne, upamiętniające tych wspaniałych mielczan, którzy związani są nie tylko ze światem sztuki, ale i być może z lotnictwem, ze sportem. W tym miejscu myślę, że to jest dobre miejsce. Myślę, że to jest dobre miejsce na właśnie tego typu instalacje, tego typu upamiętnianie w sposób taki sympatyczny i przepraszam może za słowo, ale taki namacalny. Na przykład Jacka Polak. Zastanawiałem się, nie ukrywam, że rozmawiałem z Grzesiem, bratem Jacka. Zastanawiałem się, w jaki sposób zostawić w Mielcu taki trwały, namacalny ślad po Jacku. Pomnik czy tego typu jakaś taka wzniosła konstrukcja, to nie jest, myślę, rzecz, z której sam Jacek byłby zadowolony. Natomiast sama ławeczka jest taka trochę muzyczna, jak Państwo zobaczycie na ten projekt. Ona, to nie tylko to, że Jacek gra na gitarze, ale ta sama konstrukcja siedziska, to jest tak jakby fala, jakby płaszcz, jakby muzyka frunąca za Jackiem. Daje z jednej strony taki lekki obraz tego, co się dzieje wokół Jacka, a z drugiej strony pokazuje go jako zwykłego faceta, muzyka rockowego, bo przecież takim był. Żadnej wzniosłości, żadnego patosu, tylko taki rock and roll. I wydaje mi się, myślę, że tak, chłopaki się zgodzą, dokładnie.
że akurat właśnie ten projekt to oddaje. Oddaje, jaki był Jacek, że to był przede wszystkim artysta. Osoby, które go znają, zawsze to podkreślą. On był przede wszystkim artystą. Zawsze jego całym życiem kierowała muzyka, kierowała twórczość, koncerty, nagrania, komponowanie. To wszystko było tak naprawdę determinowało Jacka i było najważniejsze w jego życiu. Kim Jacek był? Jacek dla takiego gościa jak ja to przede wszystkim był nauczyciel. To powiedział Bartek Gibson Filip, który grał w Serpola. To był tak trafny tekst, który będę powtarzał jak mantrę. No uczył nas, mnie uczył. Uczył mnie słuchać tych dźwięków, jak one są wydobywane, w jaki sposób. Był również, można powiedzieć, śmiało przyjacielem. Był taki okres, gdzie spotykałem się z Jackiem często i też dużo rozmawialiśmy na temat życia, natomiast różnych tematów takich związanych z codziennym życiem, nie muzyką. Więc no, takich określeń mogło być wiele. No, ja w ogóle gram w ogóle na instrumencie dzięki temu, że spotkałem Jacka na swojej drodze. Inaczej skończyłbym jako kolejny gitarzysta ogniskowy, który by sobie tam brzdękał na pudełku i byłby z tego bardzo zadowolony. Natomiast Jacek, kiedyś też coś takiego napisałem, że przez przypadek zmienił w zasadzie całe moje życie i związał je z muzyką, gdzieś tam oprócz pracy oczywiście zawodowej, bo nie miałem aż tyle, że tak powiem, samozaparcie jak Jacek, że tylko po prostu poświęcał czas na muzykę. Może coś... Ja mogę nawiązać do Krzysia tego, co powiedział odnośnie tego, dlaczego ławeczka, bo Jacek zawsze starał się być praktycznym człowiekiem i takim wychodzącym do ludzi. On zawsze pomagał, swoje studio, które tam otworzył w swoim domu, był zawsze otwarte dla ludzi, nawet młodych artystów, którzy nie mieli gdzie tak jakby swojej produkcji zarejestrować. I ten wymiar też takiej praktyczności, że to nie jest pomnik, który przyjdzie, ktoś poogląda, popatrzy, zdjęcie zrobi, tylko ławeczka, można sobie na niej będzie spokojnie usiąść i odpocząć. I to jest jakby też takie przesłanie ze strony Jacka, że on w dalszym ciągu nam służy. Pozwólcie, że jeszcze dwie rzeczy powiem. Po pierwsze, myślę, że Jacek chciałby właśnie, żeby pod tą ławeczką nigdy nie było kwiatów, ale zawsze, żeby był ktoś brzdąkający na gitarze. Tak. To wtedy ta ławeczka spełni ten symbol. Natomiast drugą rzecz, którą chciałbym podkreślić, że myślę, że my jako Mielczanie powinniśmy tą ławeczką, głosując na ten projekt, projekt numer 6, myślę, że powinniśmy mu podziękować za to, że to był od zawsze facet z Mielca. Nie wiadomo, jak by się potoczyła jego kariera. Przecież był genialnym muzykiem. Przez wielu uznawanym za jednego z najlepszych gitarzystów, nie wiem, w Polsce, w Europie, na świecie, najbardziej niedocenianym. Kto wie, jakby się potoczyła jego kariera, gdyby nie mieszkał w Mielcu, tylko wyprowadził się, nie wiem, do Krakowa, do Warszawy, do Londynu, do Nowego Jorku. Mógł to zrobić, miał ku temu wiele okazji, a mimo to został w Mielcu, tu mieszkał i co ważne, zawsze podkreślał, że jest z Mielca, nie spod Rzeszowa, tylko z Mielca. I myślę, że właśnie dlatego Mielczanie powinni zagłosować, chciałbym, żeby to zrobili, chcielibyśmy, żeby to zrobili, tak, żeby zagłosowali na tą ławeczkę, żeby Mielec pamiętał o Jacku właśnie w ten sposób.